Witam kolegów hodowców. Pokazuję tu moje gołąbki, jednego z samczyków. Dla mnie to jest normalne, ale być może dla niektórych niekoniecznie. O, zobaczcie, jak ten samczyk teraz w okresie zimowym, jak mu się świecą pióra. O, no. Barwy, jak on błyszczy na zielono, fioletowo. O, nie wiem, dla mnie to jest normalna rzecz. U mnie w taki sposób wyglądają gołąbki. Znowu się to komuś nie spodoba, gołąbki. To jest akurat syn szaleńca, jego siostrzeniec, był na wystawie ogólnopolskiej, drugi w okręgu. W każdym razie, o, tak wyglądają moje gołąbki, karmione raz dziennie do oporu, utrzymywane w moich gołębnikach, w warunkach, jakie tam widać. Ktoś tam powiedział, że mam się wziąć za sprzątanie. O, te gołąbki siedzą tu w tych gołębnikach i jak widać, błyszczą im się pióra. Można zobaczyć oko, jakie jest kolorowe, wybarwione, żwawe. Nie uciekaj, szaleniec. O, jakie ma oczko. Jaki dziobek. Dziobek bialutki. Czyli nic mu jakby złego się nie dzieje. Jak mu się błyszczy oko, koło oka. Tu plecy całe świecą. Barwi się wszystkimi barwami. Pokażę jeszcze. O. Tutaj nie wiem, czy mi się to uda pokazać jego mięsień. Ciężko pokazać, ale o, jak puch mu leci. Tu jest puszek. Tu jest puszek. Nie ma przeszkód, żeby o. Uciekają te puszki z. Chcę go złapać. Ciężko to pokazać. Mięsień. Czekaj, żeby krzywdy nie zrobił. O, może się uda. O. Nie jest to jakoś super, ale przecież mamy zimę. Ale o, można zobaczyć. Widać, że gołąb w ogóle nie jest zatłuszczony. Mimo, że je do oporu raz dziennie. O, nie wiem, czy to dokładnie widać. Tak. Oczywiście ma łuskę, ale przecież mamy zimę. Ale tu nie trzeba dużo, żeby jemu, o, jakby się zmienił stan tego upierzenia. Ale o, widać, świeci się, błyszczy. Oczko, tu gardło, ale też to się da pokazać. Gardło fajne, albo się wyrywa, ale fajne gardło, tam nic, niczego nie brakuje. Ale barwa tego oka, takie wybarwione, ostre. O. Także według mnie zdrowotnie tym gołębiom nic nie brakuje, mimo że o, można zobaczyć, ile tutaj to tu to jest wszystko świeży puszek. Puch, 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 puch.
To jest wszystko świeże. No bo wiatr tu by to zdmuchnął. Jakby był jakiś starszy puch, to wywieje, a tu po prostu no tak te gołąbki wyglądają i w sumie dostają to, co pokazywałem. Ostatnie dni, bo nie mam czasu, to tylko wodę czystą plus czystą karmę bez dodatków raz dziennie i tyle. Tak dla mnie, o, gdzie się bił? O, szaleniec. Widać, ta szyja cała się świeci. O, pięknie. Oko się błyszczy. Także to nie jest nic nadzwyczajnego, żeby gołębie się błyszczały, świeciły. O, cały błyszczący na zielono, na fioletowo. Wygląda, jakbym go pomalował, a to naturalne, tak po prostu w ogóle wyglądają samce i to jest rzecz zupełnie normalna. Tak po prostu wyglądają gołębie bez podawania czegokolwiek. Tu następny gołąbek. O, też widać, że się mieni na zielono. Tak wygląda. O, tu widać, zieleni się mu ta szyja, srebrzy. Także u mnie wszystkie gołąbki, o, teraz widać, wszystkie gołąbki tak samo mają. Tak samo pierś. No nie jest to forma, ale taka normalna, fajna. Jak na zimę, super. Tutaj rudy, o, też cały się zieleni. Ej, nerwus. Swoją drogą to też jest nerwusek. O, widać, jak się zieleni. Tu zielone. To jest też linia szaleniec. Szaleniec razy rudy. Też ma biały dziobek, nerwusek. No. Też tu szyja na zielono. Dam mu spokój. Tu sztol. Też na zielono szyja. Biały dziobek. Ej, nerwusek. Biały dziobek. Piękne, bystre oko. Pokaż oczko. Po prostu te gołąbki się świecą, mimo że ja tu z nimi nic specjalnego nie robię. Jakie piękne fioletowe kolory. Wydaje mi się, że o, nie trzeba żadnej filozofii, żeby pokazać, że gołębie się świecą. O, na zielono. Zielono, fioletowo. Rudy to jego naturalny kolor upierzenia. Ej, co uciekasz? Ej, obóz. Obóz. Tak to u mnie wygląda i każdy jeden gołąbek u mnie w ten sposób wygląda. Ej, Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854. Dobry lot. O, jak mu się oko błyszczy. Normalny biały dziób, błyszczące upierzenie.
Wyrwałem ci piórko, co? Można też przejrzeć pióra. Czy mają jakieś insekty? Wyrywa się. Są czyściutkie. Czyste, nic tu nie ma. Czyściutkie są. Pozdrawiam. Dobry lot.